Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Owina Dempsey'a zatytułowanej Anioł z Auschwitz. Przełożył Mateusz Grzywa. Czyta Andrzej Hausner. Dla mojej żony Jill. Niemieckie stopnie wojskowe i definicje. Führer. Adolf Hitler, wódz Rzeszy Niemieckiej. Hauptsturmführer. Odpowiednik kapitana w SS. Kapo uprzywilejowany więzień nadzorujący baraki oraz harmonogram pracy w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Lagerführer, oficer SS odpowiedzialny za dyscyplinę w obozie. Lagerkommandant, komendant obozu koncentracyjnego. W Auschwitz funkcje te pełnili Rudolf Hys 1940-1943, Artur Liebehanschel, 1943-1944 i Richard Baer. 1944-1945. Obersturmführer, odpowiednik porucznika w SS. Rapportführer, funkcjonariusz średniego szczebla w systemie obozów koncentracyjnych. Jego zadanie polegało na nadzorze podległych mu oficerów, którzy mieli bardziej bezpośredni kontakt z więźniami. Rzesza. Imperium Niemieckie, w tym przypadku Trzecia Rzesza, funkcjonująca pod władzą nazistów w latach 1933-1945. Reichsführer, Heinrich Himmler, przywódca SS i zastępca Adolfa Hitlera. Zonda Komando: Jednostka robocza złożona z więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych. W jej skład wchodzili niemal wyłącznie Żydzi, którzy pod groźbą śmierci musieli pomagać przy usuwaniu ciał ofiar komór gazowych. SS Elitarne ramię zbrojne partii nazistowskiej które powstało jako ochrona ugrupowania, lecz rozrosło się w armię liczącą ponad milion świetnie wyszkolonych żołnierzy. SS było odpowiedzialne za nadzorowanie obozów koncentracyjnych. Standartenführer odpowiednik pułkownika w SS. Sturman szturmowiec, szeregowy żołnierz SS. Untersturmführer odpowiednik podporucznika w SS. Wehrmacht Regularne siły zbrojne Niemiec niezaangażowane w zarządzanie systemem obozów koncentracyjnych. Rozdział pierwszy. Auschwitz-Birkenau, wrzesień 1943 roku. Samochód zatrzymał się przed szeregiem 30 magazynów, rozmieszczonych w trzech rzędach po 10. Każdy miał około 12 metrów szerokości i 60 długości. Kierowca otworzył drzwi raport firerowi, Friedrichowi. Christopher wysiadł za nim. Będzie pan pracował głównie tutaj, rzekł Friedrich. Wyjął spod pachy rejestr, uniósł pierwszą kartkę i spojrzał na kolejną. Widzę, że powierzyli panu to stanowisko dzięki doświadczeniu w księgowości. Christopher przytaknął i spojrzał na magazyny, które otaczało wysokie ogrodzenie z drutu kolczastego. Cieszę się, że dostaliśmy jakąś fachową pomoc. Przed wojną byłem prawnikiem we Frankfurcie. Tu jest napisane, że jest pan Niemcem, ale trafił pan do nas z terenów okupowanych. Tak, mieszkałem na Jersey, zanim wyspa została wyzwolona. Błogosławiony dzień, nie wątpię. Friedrich zamknął rejestr i podał go kierowcy. Jestem pewien, że jako oficer SS doskonale zdaje pan sobie sprawę, jak ważną pracę tu wykonujemy. Oczywiście, Herr, Rapportführer. — Bardzo dziwny akcent, zauważył Friedrich. Był ciepły wrześniowy dzień. Krzysztofer poczuł, jak po plecach spływa mu stróż kapotu. Jego nowy mundur boleśnie opinał go w ramionach. Gdzieś w oddali grała orkiestra, docierały do niego niesione przez wiatr tony kanonu de Dur Pachelbela. W Europie żyje za dużo plemion, jest za dużo różnic. Za duże szanse na konflikt, wojnę. Wystarczy spojrzeć na historię, żeby zobaczyć do czego to prowadzi. Interesuje się Pan historią? Na pewno. Zapewne dlatego poprosił Pan o przydział właśnie tutaj, żeby trafić do samego centrum tworzenia historii. Mam identyczne odczucia. Wiele nas łączy. Tak, Herr Friedrich. A Żydzi od zarania byli najgorszym z tych wszystkich plemion. Ta wojna to ich wina. Placówki takie jak ta mają zapobiec kolejnym wojnom. Rozumie to pan, prawda, Herr Ziller? Tak, Herr Rapportführer, oczywiście. Około 120 metrów dalej stał duży betonowy budynek. Jego masywny komin wznosił się kilkanaście metrów w górę i wypluwał gęsty czarny dym. Chodzi mi o to, że musimy być twardzi jak granit. Odezwał się ponownie Friedrich. Powtarzam to wszystkim nowym oficerom. Nasza praca jest zbyt ważna. Nie możemy kalać jej współczuciem czy litością dla więźniów. Splunął. Żadne przejawy słabości, zwłaszcza względem więźniów, nie będą tu tolerowane. Potrzebuję wyłącznie zahartowanych, w pełni oddanych SS-manów. Rozumie mnie pan. Herr Obersturmführer? Oczywiście, Herr Rapportführer. Doskonale rozumiem. Żydzi, jak wszystkie pasożyty, świetnie się przystosowują. Potrafią odczytywać nasze emocje, grać na naszych lękach. Dlatego do tej pracy nadają się tylko silni mężczyźni, którzy nie są podatni na ich podłe sztuczki. Wymierzone we wszystko, co jest dobre na tym świecie. — Musi pan wiedzieć, że każdy wydany tu rozkaz służy dobru Rzeszy. Dlatego nigdy nie może pan kwestionować otrzymanych poleceń. — Nie mogę się doczekać nowych obowiązków, Herr Rapportführer. — Dobrze, bardzo dobrze. Takiej odpowiedzi oczekiwałem. — Czeka pana wyjątkowo ważne zadanie. — Wraz z rozwojem naszej tutejszej aktywności rośnie zapotrzebowanie na oddanych funkcjonariuszy. Którzy trzymaliby pieczę nad redystrybucją funduszy z powrotem do Rzeszy. Szli wzdłuż szeregu magazynów. Drzwi znajdującego się tuż przed nimi były otwarte. Wewnątrz przebywało około dwudziestu względnie zdrowo wyglądających kobiet, które sortowały oznaczone białą kredą walizki. Kiedy zbliżyli się do wejścia, żadna nie podniosła głowy. Co chwilę kobiety rzucały ubrania na ogromną stertę albo odkładały biżuterię na otoczoną przez uzbrojonych strażników długą ławę. Będzie pan nadzorował Sonderkommando, naszą żydowską siłę roboczą, przy sortowaniu dóbr i kosztowności, które mogą się nam na coś przydać. Następnie będzie pan przeglądał owe dobra i odsyłał je do Rzeszy. Pański obowiązek będzie polegał na zapewnieniu bezpiecznego przesyłu. Rozumiem, że wypracowanie odpowiedniego systemu wymaga czasu, ale proszę się starać. Potrzeby naszego obozu są ogromne. Nie może być więc mowy o lenistwie albo niskiej wydajności. Friedrich kiwnął na Krzysztofera, by poszedł za nim i obaj cofnęli się o kilka kroków. Będzie pan za nie odpowiadał. Friedrich objął zamaszystym gestem znajdujące się przed nim magazyny. Nie muszę dodawać, że nie tolerujemy tu korupcji. Proszę mieć na oku zarówno siebie, jak i innych. Wydział Polityczny patrzy. Jak pan wie, mogą w dowolnym momencie przeszukać każdego i nieustannie węszą za niedozwolonymi kontaktami z więźniami. Jeżeli zostanie pan przyłapany na złodziejstwie, czy też sprzeniewierzeniu, jak macie w księgowości, kara będzie szybka i surowa. Ale jestem pewien, że sięganie po takie środki nie będzie konieczne. Oczywiście, że nie, Herr Rapportführer. Herr Ziller, jestem ciekaw. Szybko, pan awansował. To dość niezwykłe, by nowy rekrut tak szybko został Obersturmführerem. Jestem księgowym, Herr Rapportführer. Nadano mi ten stopień, żeby inni księgowi uznali moje zwierzchnictwo. Tak czy siak, spodziewałem się, że pańskie stanowisko zajmie jakiś ranny weteran. Trudno uwierzyć, że młody, sprawny mężczyzna ze Zjednoczonego Królestwa zdołał w takim tempie wstąpić do SS i zdobyć u nas tę funkcję. Straty wśród naszych dzielnych żołnierzy powodują, że ludzi mojego pokroju, którzy wcześniej mieszkali za granicą, chętniej przyjmują do SS. Obecnie każdy ma szansę służyć w szeregach elity Hitlera. Tak rdzenni Niemcy jak i cudzoziemcy. Gdy okazało się, że mogę spełnić marzenia i zostać żołnierzem SS, naprawdę mi ulżyło. Koniec końców urodziłem się w Berlinie, Herr Friedrich. Christopher nie wspomniał o olbrzymiej łapówce, jaką jego wujek musiał zapłacić, by zapewnić mu stanowisko w obozie, bo oczywiście trafił tam wyłącznie dlatego. Gdy się nabierze wprawy, łatwiej kłamać a Friedrich wydawał się całkowicie usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Proszę za mną. Friedrich podążył między magazyny, a Christopher podbiegł, żeby go dogonić. Panowała tam dziwna cisza. Christopher zastanawiał się, gdzie podziali się wszyscy więźniowie. Słyszał, że są tam ich tysiące. Czy przed przydziałem nazwa naszej placówki obiła się panu o uszy? Owszem, wuj mi o niej opowiadał. Jest oficerem Wehrmachtu, stacjonuje na froncie wschodnim. A jak on dowiedział się o obozie? Wiedział, że pragnę służyć Rzeszy, więc rozejrzał się dla mnie za przydziałem. Nasza praca ma istotne znaczenie, ale nie można o niej mówić. Nie muszę przypominać o pańskiej przysiędze lojalności? Powtarzam ją każdego dnia, Herr Rapportführer. Miło mi to słyszeć, Herr Ziller. Dzięki młodym mężczyznom takim jak pan. Firer będzie z nas dumny. Wyszli z pomiędzy trzeciego rzędu magazynów i stanęli przed pokaźnym, ceglanym budynkiem. Wyglądał jak masywne gospodarstwo rolne kilkusetmetrowej długości. Te budynki są nowe, ukończone ledwie dwa miesiące temu. Właśnie tu będzie pan gromadził dobra i kosztowności. Trafiliśmy na dobry moment. Zawsze lepiej oprowadzać nowo przybyłych, gdy jest pusto. Kiedy przyjeżdża transport, robi się dość gorączkowo. Friedrich poprowadził Krzysztofera w stronę wejścia do budynku. Po drodze minęli kilku więźniów. Wyglądali na zdrowych i dobrze odżywionych. Każdy niósł jakieś narzędzia lub pchał wózek. Przeszli przez niewielki przedsionek prowadzący do przestronnej przebieralni, w której pod ścianami oraz na środku stały rzędy ławek. Nad ławkami, co kilkadziesiąt centymetrów, wisiały ponumerowane haczyki. W pomieszczeniu panowała pustka. Nie było ani jednego okna. Powietrze było gęste. Christopher miał ochotę jak najszybciej opuścić to miejsce. Będzie pan organizował gromadzenie odzieży i kosztowności likwidowanego tu niepożądanego elementu. Słowo likwidowany odbiło się w głowie Kristofera głośnym echem. Od razu pomyślał o rebece. Poczuł, że miękną mu kolana i natychmiast usiadł na najbliższej ławce. Nie ma czasu na odpoczynek. Czeka pana wiele pracy, ponaglił go Friedrich. Christopher wyszedł za nim z powrotem przez przedsionek, a następnie masywne stalowe drzwi z Judaszem oraz znakiem: szkodliwy gaz, wejście zagraża życiu. Mężczyzna wziął głęboki haust powietrza. Friedrich zdążył wyprzedzić go o kilka kroków, więc Christopher musiał go dogonić, próbując przy tym zwolnić oddech. Jestem pewien, że domyśla się pan, jaki jest charakter naszej pracy i rozumie, dlaczego jest taka delikatna. Christopher zdał sobie sprawę, że milczy o kilka sekund za długo, więc rzucił pośpiesznie. Tak, raport Führer, zarówno delikatna, jak i ważna. Otóż to. To jedno z krematoriów, z których będzie pan pobierał, przeznaczone do wysyłki dobra. Oprócz niego są jeszcze trzy. Wkrótce. Najpewniej staną kolejne. Można odnieść wrażenie, że pracy ciągle przybywa i nigdy się nie kończy. Frydwiś poprowadził Christofera z powrotem do samochodu. Pańskie biuro znajduje się na końcu tego rzędu, ale i to z czasem może się zmienić. Widząc zbliżającego się Frydwiśa, kierowca zasalutował i otworzył obu mężczyznom drzwi. Christoferowi drżały dłonie, więc schował je do kieszeni. Serce waliło mu w piersi, a wsiadając uderzył głową w karoserię. Raport Firer chyba tego nie zauważył. Droga na koniec rzędu magazynów zajęła kilka chwil. Friedrich przez cały czas mówił coś o odpowiedzialności i honorze, ale Christopher już go nie słuchał. Samochód zatrzymał się przy ostatnim magazynie. Pewnie szybciej byłoby przejść tę odległość pieszo. Friedrich ruszył do przodu i ciągle mówiąc dotarł do drewnianych drzwi z oknem. Christopher otworzył je i obaj weszli do środka. W pomieszczeniu było trzech mężczyzn, którzy podnieśli na nich wzrok. Friedrich poprowadził Christophera do drzwi prywatnego gabinetu. Wzdłuż ścian stały regały z aktami i rejestrami. Okno wychodziło na ponury dziedziniec. Na niemal pustym biurku stał tylko telefon i sterta dokumentów. Za biurkiem znajdował się duży sejf. To pańskie biuro. Choć oczekuję, że większość czasu będzie pan spędzał w magazynach i krematoriach. Wrócili do części, w której siedziało trzech mężczyzn. Proszę pozwolić, że przedstawię pański personel pomocniczy. Wszyscy trzej wstali. Po pierwsze, oto Karl Flick. Tęgi mężczyzna w okularach postąpił krok naprzód i podał Kristoferowi zimną spoconą dłoń. To Wolfgang Breitner. Breitner. Niski człowiek z wielkim nosem także wystąpił z szeregu i uśmiechnął się. — A to Tony Miller. Tym razem dłoń Christophera uścisnął wysoki i poważnie wyglądający mężczyzna. — Witamy, Herr Obersturmführer. Nie możemy się doczekać współpracy — oświadczył Miller. — Jestem pewien, że nie brakuje panu pomysłów na reorganizację procesu księgowania. — Zgadza się — odparł Christopher i począł ulgę, że nie zadrżał mu głos. — Zdaje się, że dziś jest ważny dzień. Musimy się przygotować na następny transport. — Na kiedy go zaplanowano, Herr Rapportführer? — Z tego, co wiem, na jutro — odpowiedział Friedrich i spojrzał na zegarek. — Na mnie czas. Po pracy panowie zaprowadzą pana do kwatery. — Witam w Auschwitz, Herr Ziller. Friedrich zamknął za sobą drzwi, a Christopher powiódł wzrokiem po nowych współpracownikach, jego podwładnych. Wszyscy trzej w międzyczasie usiedli przy swoich biurkach i wlepili wzrok w dokumenty oraz rejestry. Christopher przeprosił, oddalił się do łazienki mieszczącej się na końcu korytarza, po czym zatrzasnął się w ostatniej kabinie. Z całej siły przycisnął kolana do klatki piersiowej i siedział na toalecie, dopóki nie wystraszył się, że jego nieobecność może wzbudzić podejrzenia. Kiedy wrócił do biura, przerzucił papiery leżące na biurku i ułożył je w kolejności do lektury. Raporty informowały, że do obozu przybywa ogromna liczba ludzi. Wiele tysięcy każdego tygodnia, a jednak do pracy w miejscowych fabrykach potrzebowano tylko około 30 tysięcy robotników. Baraki w głównym obozie nie mogły pomieścić więcej niż kilka tysięcy osób. Nic z tego nie rozumiał. Liczby się nie zgadzały. Na biurku leżały też rejestry dotyczące mienia więźniów, które zwrócono do Rzeszy. Rajsmarki, dolary, funty, liry, pesety, franki, ruble i wszystkie inne waluty, o jakich kiedykolwiek słyszał. Przez obóz płynęła rwąca rzeka pieniędzy, a on miał okiełznać jej nurt. Po pracy, nowi współpracownicy zaprowadzili go do kantyny. Podawano w niej okazałe porcje jedzenia, do tego w przeciwieństwie do obozu szkoleniowego SS naprawdę smacznego. Kwaterę miał dzielić z innym młodym oficerem ze służb wartowniczych obozu. Nazywał się Franz Lam, był untersturmführerem z Regensburga. Chciał namówić Kristofera na wieczorne wyjście, żeby poznał innych esesmanów, lub wybrał się do kina albo burdelu dla strażników. No, daj spokój! Chodź z nami napić. Jeżeli zamierzasz kłaść się tak wcześnie przed każdym transportem, to nigdy z nami nie posiedzisz. — Idź, nie przejmuj się mną. To mój pierwszy dzień. Obiecuję, że jutro wieczorem ze wszystkimi się przywitam. Lam wrócił o trzeciej nad ranem. Przewrócił się o stojący na środku pokoju stolik i zasnął tam, gdzie upadł. Kilka sekund później pomieszczenie wypełniło się jego chrapaniem. Christopher nie reagował. I tak nie spał. Leżał w ciemności, zastanawiając się, jak znajdzie Rebekę w tej pajęczynie chaosu i śmierci. Rozdział drugi Herr Ziller, czas wstawać. Wkrótce transport. Za pół godziny musimy być na stacji, powiedział Flik. Powieki Christophera były ciężkie z powodu braku snu. Lam już wyszedł. Jego zapasowy mundur wisiał na drzwiach szafy. Na mankietach widniały ślady krwi. Christopher od razu się wzdrygnął. Miał wrażenie, że Flik go obserwuje. Wstał, po czym włożył mundur. Spojrzał na swoje odbicie w lustrze i wziął głęboki oddech. Patrzył, jak klatka piersiowa unosi się i opada, poprawił kołnierzyk i ruszył w stronę korytarza. Flik czekał chwilę. Skinął głową, po czym wyprowadził go na poranne słońce. Wręczył Kristoferowi rejestr. Na pierwszej kartce widniały wypisane na czarno liczby na ten dzień. Zbliżał się transport z łodzi. Liczba w rejestrze głosiła 1200. Polacy stwierdził Flik. Powinni być w niezłym stanie. To krótka podróż. Był pan już przy selekcji? Nie, jako takiej nie. Po prostu stoimy z tyłu i pilnujemy, żeby zajęto się bagażami. Dźwiganiem zajmie się Komando. Nic trudnego. Flik spojrzał na Christophera przez grube okulary. Proszę się nie martwić. Wiedzą, że to pański pierwszy dzień. Pójdzie jak po maśle. Nasza praca zacznie się później. Dziękuję, ale jestem pewien, że dam sobie radę. Po oddaniu flikowi rejestru splótł dłonie za plecami. Stacja wyglądała jak każda inna. Przy torach stały znaki, a nad peronem wisiał rozkład jazdy pociągów. W budynku dworca panował mrok. Drzwi były zamknięte. Pozostali esesmani zgromadzili się za peronem. Kilku miało na sobie białe fartuchy. Wokół biegali wybiedzeni więźniowie. Znacznie chudsi i bledsi od tych, których widział poprzedniego dnia. Pchali rampy i ciągnęli na stację wózki. Jeden z nich garbił się tak bardzo, że prawie dotykał pchanego wózka piersią. Christopher nie mógł uwierzyć, że wygłodzone postacie więźniów są w stanie poruszać się tak szybko. Wszędzie roiło się od desesmanów. Większość krzyczała na więźniów. Ich wrzask mieszał się z ujadaniem psów wyrywających się z ledwie trzymanych przez opiekunów smyczy. Przyjechał pociąg. Minął peron. Christopher policzył wagony. Liczby się nie zgadzały. Jak 1200 osób miałoby się zmieścić w takim krótkim pociągu i to jeszcze przeznaczonym do transportu bydła? Gdy skład stanął, drzwi się rozsunęły i krzyki SS-manów natychmiast przybrały na sile, zagłuszając wszystko poza szczekaniem psów. Żydowscy więźniowie pobiegli otworzyć bedlęcy wagon i pomóc ludziom wyjść z pociągu. Ze środka wytoczyli się oszołomieni ludzie. Rozglądając się niepewnie, przebiegali w jedną lub drugą stronę. Mieli pomarszczone, chude twarze i zaciśnięte usta. Esesmani od razu się nimi zajęli. Dzieci oraz starców spędzano na żwir obok torów. Jednego starszego mężczyznę trzeba było nieść. Kilka kobiet trzymało w ramionach niemowlęta. Gdy tylko udało im się opuścić wagony, ludzie ustawili się w kolejkach. Mężczyźni w jednej, kobiety i dzieci w drugiej. Wagony opróżniono z ludzkiego ładunku w kilka minut. Wycia kobiet, którym wyrywano z rąk dzieci, nie dało się zagłuszyć. Mieszało się z budzącym lęk ujadaniem psów i niecichnącym krzykiem asesmanów, zarówno w języku niemieckim, jak i polskim. Christopher wziął głęboki oddech, opierając się pokusie zasłonięcia twarzy dłońmi. Flik stał obok nieruchomo. Wyglądał na znudzonego. SS weszło do pociągu z wyciągniętą bronią, powyrzucało zwłoki z wagonów, ciała spadały na ziemię jak worki, kości strzelały przy uderzeniach, krew z ran wsiąkała w glebę. Rozległ się kolejny strzał i z wagonu wyleciało ciało młodej dziewczyny. Krzysztoferowi ścięło krew w żyłach, przeszedł go skurcz bezradnej paniki. Wartownicy nadal wrzeszczeli na stojących w kolejkach ludzi, choć selekcja dobiegła już końca. Pojawiły się dwa nowe ogonki. W jednym stali młodsi, wyglądający zdrowo, w drugiej starcy i dzieci. W kolejce młodych znajdowało się maksymalnie sto, dwieście osób. Zostali odprowadzeni w stronę Auschwitz. Pozostali, przynajmniej tysiąc, zbili się w bezładny krąg. Krzyki SS-manów zaczęły cichnąć. Christopher odwrócił się do flika. Jak często przyjeżdżają takie transporty? Zależy. Czasami dostajemy kilka w tygodniu. Czasami kilka w jeden dzień, wtedy to dopiero jest pracy. Raz. Christopher przestał go słuchać. Nie potrafił skupić się na żadnej osobie w tłumie. Podszedł bliżej, całkowicie ignorując flika, całkowicie ignorując wszystko poza masą ludzi, którzy zbili się ciasno i czekali, aż zostaną stamtąd odprowadzeni. Zauważył kobietę w średnim wieku, w jasno niebieskiej chuście na głowie. Wydawało się, że zupełnie nie pasuje do miejsca takiego jak to. Przyciskała do piersi niemowlę płakała, a dziecko było spokojne. Gdy więźniowie ładowali bagaże z wózków na ciężarówki, Breitner i Miller przeglądali niektóre walizki. Zanim do nich podszedł, machnął ręką na flika. Esesmani stojący obok wężyka ludzi czekających na wymarsz byli wyraźnie spokojniejsi niż wcześniej. Jednak trwoga nie zniknęła z oczu więźniów, a gdy tylko ktoś postawił stopę poza kolejką, psy natychmiast wyrywały się opiekunom. Kolumna ruszyła w stronę Birkenau. Usłyszał za plecami kolejny wystrzał i gwałtownie się obrócił. Kilku SS-manów przeglądało sterty porzuconych ubrań. — A, no i proszę, zawsze trafi się przynajmniej jeden — powiedział żołnierz, odsuwając płaszcz i odsłaniając drobne, trzęsące się ciałko płaczącego za matką chłopca. Christopher ruszył w kierunku mężczyzny z zamiarem przywołania go do porządku. Esesman uniósł karabin i strzelił dziecku w twarz. Christopher stanął jak zmrażony. Żołnierz położył broń na ramieniu, wyciągnął chłopca ze sterty ubrań za stopę i rzucił jego zwłoki na ziemię obok wagonów, tam gdzie leżały pozostałe. Christopher spojrzał szeroko otwartymi oczami na innych wartowników. Oczekiwał jakiejkolwiek reakcji. Wszyscy jednak zachowywali się normalnie. Odwrócił się i podszedł w stronę Millera oraz Brightnera. Zatrzymał się jakieś trzy metry od nich na bezpieczny dystans, z którego nie mogli dostrzec w jego oczach, jakie wstrząsały nim uczucia. Gdy podszedł, powitali go przelotnymi spojrzeniami. Oczekują rozkazów, powiedział sobie w myślach. Więc je dostaną. Chcę, żeby te wszystkie walizki zniknęły stąd w dziesięć minut i ubrania też. Czy zawsze tak to wygląda? Pozostali więźniowie zabiorą swoje mienie do obozu pracy? Miller zerknął kątem oka na Breitnera, po czym przeniósł spojrzenie na Kristofera. Nie, wszystkie walizki zostaną tutaj. Zbierzemy resztę mienia więźniów, gdy się rozbiorą przed odrobaczaniem. Christopher próbował się uspokoić, spowolnić bicie serca. Ostatni więźniowie właśnie odchodzili. — Herr Obersturmführer, prawdopodobnie powinien pan udać się do przebieralni. Z tego, co wiem, są w trójce — powiedział Miller. — Tak, oczywiście, Herr Breitner. Proszę ze mną. Ufam, że mogę zostawić panu zebranie i sprzątnięcie tego, co tu zostało, Herr Miller. Tak, Herr Obersturmführer, zrobimy to w ciągu godziny. Christopher nie odpowiedział. Breitner wskazał gestem na samochód. Christopher usiadł w fotelu pasażera, Breitner zajął miejsce kierowcy. Ruszył za kolumną ludzi ciągnącą do Birkenau. Christopher dostrzegł kobietę w niebieskiej chuście, ale po chwili zniknęła w tłumie. Po jednej stronie dziedzińca stali strażnicy z SS oraz Zonderkomando, które składało się wyłącznie z więźniów. Za tłumem wyłaniał się budynek, który dzień wcześniej pokazał Christopherowi Friedrich. Wszyscy ss -mani trzymali pałki. Za nimi, jakby czając się w tle, stali oficerowie, a wśród nich Friedrich. Ludzie dotarli na dziedziniec. Większość miała na sobie ciemne ubrania. Wszyscy nosili żółte gwiazdy Dawida. Wartownicy z nad dziedzińcem wieżyczek celowali karabinami maszynowymi w tłum. Robert Sturmfjerer Powinien pan poznać dowódcę Sonderkommando. Będą wykonywali pańskie polecenia. Christopher podążył za Breitnerem przez dziedziniec, na którym ludzie zbili się w wielką, pobrzmiewającą językiem polskim i jidysz grupę. Dzięki zachowaniu SS-manów, którzy dla przybyłych na dziedziniec byli uprzejmi i powitali ich uśmiechami, a z niektórymi nawet dyskutowali albo żartowali, nastrój więźniów wyraźnie się poprawił. Strażnicy kierowali nimi niczym ruchem drogowym i bez zakłóceń prowadzili przez dziedziniec. Jeden ze sesmanów poklepał starszego mężczyznę po plecach ludzie szemrali między sobą. Nadal wydawali się nerwowi i podejrzliwi. Friedrich oraz pozostali oficerowie gdzieś zniknęli. Breitner zaprowadził Christophera do kilkunastu ustawionych w szeregu członków Sonderkomando. Na czele stał wysoki, przystojny mężczyzna. To Jan Schulz, szef jednostki Sonderkomando pracującej w Krematorium, wyjaśnił Brightner. Christopher pamiętał, żeby nie wyciągnąć ręki na powitanie. przejrzał mnie zostawione przez więźniów, a potem przekażą je nam. Bardzo dobrze, rzekł Christopher, spoglądając na ustawionych w szeregu i patrzących prosto przed siebie mężczyzn. Większość miała siniaki na twarzach. — Pracujcie ciężko, a zostaniecie nagrodzeni — dodał. Ktoś zaczął przemawiać do zabranych za nim ludzi. Tłum zamilkł. Wszystkie oczy zwróciły się na Friedricha, który z dwoma innymi oficerami stanął na pace ciężarówki. — Przybyliście tutaj, do Auschwitz-Birkenau, jako ważny tryb wojennej machiny Trzeciej Rzeszy — zaczął Friedrich. — Przybyliście tutaj pracować. Wasza praca jest niemal tak samo ważna, jak wysiłki dzielnych żołnierzy, którzy każdego dnia ryzykują życie na froncie. Wszyscy, którzy będą chcieli pracować, mogą liczyć na bezpieczeństwo i jedzenie. Friedrich przemawiał do tłumu po niemiecku, i choć się większość zdawała się go rozumieć, to obok ciężarówki stał członek zonderkomando, który tłumaczył jego słowa na Polski. Głos zabrał oficer stojący na lewo od Friedrichsia. Macie za sobą męczącą podróż. Jesteście cenni dla tego obozu i rzeszy. Po pierwsze i przede wszystkim chcemy mieć pewność, że jesteście zdrowi i chętni do pracy. W związku z tym wymagamy, żebyście wzięli prysznic i przeszli odkażanie. To bardzo ważne dla waszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Nie możemy tolerować żadnych infekcji wśród robotników. Ludzie w tłumie uśmiechali się, mocniej przytulając dzieci. Na ich obliczach ponownie zagościło życie. Światło nadziei rozproszyło podejrzliwość. Po prysznicu na każdego będzie czekała miska gorącej zupy, kontynuował. Następnie trzeci oficer wystąpił naprzód. Wskazał na człowieka stojącego z przodu tłumu. Ty tam. Tak ty. Czym się trudnisz? Mężczyzna był stolarzem. O i bardzo dobrze potrzebujemy stolarzy, odparł oficer. Będziesz bardzo pożyteczny, a ty. Jestem lekarzem, odpowiedział kolejny mężczyzna. Doskonale. W obozowym szpitalu potrzebujemy lekarzy, przerwał i powiódł wzrokiem po tłumie. Jeżeli jest wśród was więcej lekarzy lub pielęgniarek, proszę nie zapomnieć zgłosić się do mnie, po prysznicu? A ja dopilnuję, żeby umieszczono Was tam, gdzie Wasze umiejętności są najbardziej potrzebne. Po chwili ponownie przemówił Friedrich. Potrzebujemy lekarzy, dentystów, pielęgniarek, mechaników, hydraulików, elektryków i rzemieślników wszelkich fachów. Potrzebujemy również niewykwalifikowanych robotników. Wszyscy otrzymają dobrze płatną pracę. Wszyscy są ważni dla Rzeszy. I naszej walki z bolszewickim zagrożeniem. A teraz, proszę, udajcie się ku wejściu do przebieralni, tam strażnicy pokierują Was dalej. W środku upewnijcie się, że powiesiliście ubrania na ponumerowanych haczykach i zapamiętajcie te numery, ponieważ będą później potrzebne. Mamy tylko jedną przebieralnię i obie płcie muszą się nią dzielić. Przepraszam za tę sytuację. Jesteśmy właśnie w trakcie poprawy tego stanu rzeczy. Ludzie weszli stłoczeni do budynku z płaskim dachem, po czym udali się do przebieralni. Mieli uśmiechnięte, uspokojone twarze. Christopher ponownie zauważył kobietę w niebieskiej chuście. Jej oblicze przepełniał żal i rezygnacja. Wyglądała inaczej niż pozostali. Gdy wszyscy zniknęli za drzwiami, do środka weszli członkowie Zonderkommando i Christopher. Ludzie się rozbierali, a następnie składali ubrania w kubki, które umieścili pod zawieszonymi na ponumerowanych haczykach płaszczami. Zonderkommando powtórzyło instrukcje wydane przez oficerów stojących na płaskim dachu budynku, tym razem w ich ojczystym języku. Wszyscy dostosowali się bez najmniejszego oporu i cienia sprzeciwu. Christopher przeszedł pomiędzy rzędami ludzi, ale po chwili wyszedł na zewnątrz. Nie chciał pogłębiać ich zażenowania koniecznością rozbierania się na oczach obcych. Poczuł głęboką ulgę. Selekcja była prawdziwym koszmarem. Mordy na stacji nieopisanym horrorem, ale przynajmniej już po wszystkim. Pomyślał, wychodząc na niemal już pusty dziedziniec. Stanął na środku placu, biorąc głęboki oddech. I wtedy zauważył asesmanów na dachu budynku. Oficerowie gdzieś zniknęli. Esesmani trzymali metalowe pojemniki. Mieli na twarzach maski gazowe. Zmroziło mu krew w żyłach. To niemożliwe nie mogą tego zrobić. Nie po tym, co powiedzieli. Stłumił chęć pobiegnięcia do środka i ostrzeżenia więźniów. Nie mógł nic zrobić. Nie mógł zmienić tego, co zaraz miało się wydarzyć. Ogarnęła go trwoga. Rozejrzał się po dziedzińcu, by upewnić się, że nikt go nie widzi. Esesmani w maskach wyglądali jak ludzie owady. Uwijali się na dachu niczym mrówki. Zdjęli osłony z wąskich metalowych kominów w krematorium i wsypali do środka zawartość pojemników. Po chwili rozległy się krzyki. Setki głosów krzyczały jednocześnie, a jednak dało się je odróżnić. Przebijały się przez grube warstwy cegieł i betonu. Na dziedzinie zwiechały ciężarówki na wstecznym biegu. Kierowcy zwiększyli obroty silników, żeby zagłuszyć dochodzące z budynku wycie, ale on nadal je słyszał. Z tych pryszniców to chyba leje się za gorąca woda, zauważył. Że dom się nie podoba. Esesman poszedł w swoją stronę, a Christopher robił co mógł, żeby się opanować. Zachowanie spokoju kosztowało go tyle wysiłku, że cały zdrętwiał. Miał wrażenie, że mundur stał się jego drugą skórą. Zaczął pocierać ramiona otwartymi dłońmi. Gdy pochylił głowę, spadła mu czapka. Krzyki nadal trwały, choć były już bardziej stłumione. Próbował myśleć o Jersey, o Rebece, o ich pierwszym spotkaniu. O wszystkim, byle nie o tym. Zastanawiał się, czy się nie spóźnił, czy nie podzieliła już losu tych ludzi. Jeżeli nie żyje, to co mu pozostało? Rozdział trzeci. Wyspa Jersey, czerwiec 1924 roku. Poznał ją pierwszego tygodnia, a może nawet dnia po przyjeździe na wyspę. Christopher zostawił ojca w domu z wujkiem Ulim, który przyjechał z nimi z Niemiec, by pomóc przy przeprowadzce. Aleksandra spała na piętrze. Pchnął drzwi i pobiegł półkilometrową ścieżką aż do plaży. Podniósł szary kamień, po czym cisnął nim w wodę, jak najdalej potrafił. Potem podniósł kolejny i pobiegł w stronę odpoczywających na brzegu mew. Gdy zerwały się do lotu, rzucił za nimi kamieniem i patrzył, jak wznoszą się ku niebu. Usiadł na opuszczonej przez ptaki skale i przerzucał drobne kamyki z dłoni do dłoni, wsłuchując się w ich stukot. Tego dnia słońce znowu mocno paliło. Grube flanelowe szorty przyklejały mu się do nóg. Pozbył się butów oraz skarpet i wszedł do płytkiej wody, zaledwie kilka metrów od brzegu. Ojciec zabronił mu pływać samemu, a Christopher posłuchał go, Choć miał ogromną ochotę wskoczyć do morza. Przyglądał się swoim palcom u stóp, czując chłodną wodę. Ląd po drugiej stronie to znajdująca się niecałe trzydzieści kilometrów dalej Francja. Ojciec tak powiedział. Z początku Christopher nie był pewien, co to za odgłos. Wydawało się, że dobiega z ogrodzenia ciągnącej się wzdłuż plaży drogi. Włożył na mokre stopy skarpety i buty. Pobiegł przez plażę, w stronę, z której dochodził zawodzący dźwięk. Gdy się zbliżył, był pewien, że to mały kociak i od razu zaczął się zastanawiać, czy ojciec pozwoli mu go zatrzymać. Szara droga biegnąca wzdłuż brzegu była nierówna i zaniedbana. Równolegle do niej ciągnął się niski żywopłot. Christopher rozejrzał się w lewo, a potem w prawo, upewniając się, że nie jedzie żaden samochód. Odczekał kilka sekund, by mieć jeszcze większą pewność, po czym przemknął na drugą stronę. Szedł w kierunku zawodzenia, które dochodziło z zażywopłotu. Zawołał po niemiecku, ale od razu skarcił się w duchu. Ojciec kazał mu mówić po angielsku, w języku matki, która tu dorastała. Wydał z siebie szept, którego sam niemal nie dosłyszał. Zawodzenie ustało. Zawołał ponownie i usłyszał szelest w zaroślach, tuż przed nim. Krzak był zbyt wysoki, bym mógł zobaczyć, co jest za nim. Przegramolił się przez niego i spadł na trawę. To wcale nie był kotek. To była dziewczynka. Płakała, a jej wtulona między ramiona głowa co chwilę podskakiwała do góry i opadała. Na jej policzku znajdował się duży siniak. Christopher przez kilka sekund stał w milczeniu, niepewny swojego angielskiego, ale w końcu się odezwał. Dlaczego płaczesz? Dziewczynka wcisnęła głowę pomiędzy kolana. Przemyślał kolejne słowa, słysząc w głowie głos matki. Mam na imię Christopher. Mam sześć lat. — Ile ty masz lat? — Też sześć — powiedziała cicho. — Nazywam się Rebeka. — Dlaczego siedzisz tu sama? — Uciekniesz ze mną? — Nie jestem pewien. Może... Najwyraźniej dziewczynce tyle wystarczyło, by poderwała się na nogi i złapała go za rękę. Mniej więcej sto metrów dalej stał niewielki dom. Zrobiła kilka kroków w jego stronę, po czym się zatrzymała. — Dokąd się udamy? — zapytała. Christopher odwzajemnił jej spojrzenie, próbując wymyślić jakieś miejsce. Znał tylko własny dom i plażę. Poprowadził Rebekę przez dziurę w żywopłocie, a potem na drugą stronę drogi, upewniając się, że w pobliżu nikogo nie ma. Rzucili się biegiem ku morzu. Dziewczynka zapytała go, dokąd biegną. Nie odpowiedział, po prostu biegł, trzymając ją mocno za rękę. Gdy dotarli na brzeg, odwrócił się do niej. — Co ci się stało w buzie? — zapytał. Milczała. Podniosła kamek i cisnęła nim w wodę. Christopher zaczął rozglądać się za kamieniami do puszczania kaczek, tak jak nauczył go wujek Uli. Znalazł kilka płaskich okazów, przesunął po nich palcami i wyobraził sobie, jak skaczą po powierzchni morza. — Puszczałaś kiedyś kaczki? — Nie, chyba nie. — Patrz — powiedział i włożył kamień w jej dłoń. — Spróbuj rzucić tak, żeby podskakiwał. Rebeka wzięła zamach. Kamień wylądował niecały metr dalej, ledwie doleciał do białej piany rozbijającej się o brzeg. Christopher umieścił w jej dłoni kolejny, lecz rzuciła nim z podobnym skutkiem. Niezrażony wręczył jej następny kamyk i jeszcze jeden, a potem poszedł szukać nowych, dopóki nie rzuciła około trzydziestu w wodę u ich stóp. — Zabawne, prawda? — zapytała bawili się na plaży około godziny, nim usłyszał głos ojca. Christopher powiedział jej, żeby się schowała, że wróci po nią za kilka minut. Rebeka przykucnęła za dużym głazem i posłusznie tam została. Głos ojca był coraz bliższy. Po chwili Christopher dostrzegł jego sylwetkę. Ojciec zawołał go na kolację i natychmiast ruszył z powrotem w stronę domu. Kiedyś może pobiegałby z nim po plaży, wziął go na barana i ze śmiechem zaniósł do domu, ale po śmierci matki Christofera już tak nie robił. Rebeka zerknęła na niego ze swojej kryjówki. Christofer poszedł za ojcem, który z każdym krokiem wyprzedzał syna. Gdy dostatecznie się oddalił, chłopiec popędził do Rebeki. Chodź ze mną. Wyciągnął do niej rękę. Nie martw się, nic ci nie grozi. Kiedy wrócił do domu, kolacja czekała na stole. Wujek Uli wziął go na ręce i usadził na krześle pomiędzy sobą a Aleksandrą. Ojciec nie podniósł na niego wzroku. Wpatrywał się w znajdujący się przed nim talerz. Podczas kolacji mówili po niemiecku, choć ojciec cały czas powtarzał, że chce, żeby rozmawiali po angielsku. Jak ci minął dzień na plaży? zapytał wujek uli. W porządku. My spędziliśmy bardzo produktywny czas na malowaniu domu, prawda, Stefan? Owszem, odparł ojciec Krzysztofera. Wujek uli uszczypnął Aleksandrę w policzek. Przez kilka chwil jedli w milczeniu. Gdy nagle z góry dobiegł ich głośny trzask. Co to? Rzucił ojciec. Christopher, wiesz, co to może być? Nie, wzruszył ramionami i wbił oczy w talerz. Przez sufit przebiło się kolejne uderzenie, a po nim delikatny odgłos kroków. Christopher, chcesz nam coś powiedzieć? Zapytał wujek Uli. Przyniosłeś do domu kota? Twój ojciec chyba wyraził się jasno ostatnim razem. Nie, nie, nic tam nie ma. To na pewno wiatr. Zobaczymy, stwierdził ojciec, odsuwając krzesło. Chodź, i po tych wszystkich kłopotach, jakich mi ostatnio przysporzyłeś, módl się, żeby to naprawdę był wiatr. Nie, ojcze, nie, tam nic nie ma. Możemy dokończyć kolację? Ojciec złapał Kristofera za ramię i szarpnięciem zmusił, by wstał z krzesła. Uli coś powiedział, ale brat go zignorował. Aleksandra poszła za nimi przez kuchnię, a następnie wszyscy ruszyli na świeżo wygładzone papierem ściernym schody. Roześmiała się, gdy na górze rozległ się kolejny trzask. Christopher próbował się wyrwać, ale ojciec trzymał go mocno. Zaciągnął go na piętro do drzwi jego pokoju, które otworzył z głośnym hukiem. Dziewczynka siedziała na środku pokoju. Na szyi miała perły matki Christophera, a duży kapelusz zakrywał jej głowę. Christopher zrobił zbolałą minę. Kazał jej siedzieć w szafie, aż nie przyjdzie na górę. Ale ona wyszła i przewróciła stojącą obok łóżka karawkę wody. Wujek Uli parsknął za ich plecami, ale ojcu nie było do śmiechu. "Christopher, kto to jest?" zapytał po angielsku. "Moja przyjaciółka, Rebeka. A gdzie mieszka ta Rebeka?" "Nie wiem." Ojciec puścił ramię Christofera i pochylił się nad dziewczynką siedzącą na podłodze w perłach i kapeluszu jego zmarłej żony. "Zraniłaś się?" Zapytał, wyciągając dłoń w kierunku fioletowego siniaka na jej twarzy. Nie odpowiedziała. Rebeko, gdzie mieszkasz? Zdjęła kapelusz, a następnie pokazała na okno. Ojciec Krzysztofera wziął kapelusz i pomógł rozplątać perły. Tam? Daleko stąd? zapytał. Dziewczynka powoli pokręciła głową i wstała. Czy twoi rodzice wiedzą, gdzie jesteś? Ponownie zaprzeczyła ruchem głowy. — Cóż, nie boisz się, że będą się o ciebie martwić? — Nie, na pewno będą — zapewnił ojciec Christofera, przeczesując dłonią włosy. Rebeka podeszła do okna. Christopher wiedział, że mu się nie upiecze, nieważne jak urocza była jego nowa przyjaciółka. — Jesteś głodna? — zapytał ojciec po kilku sekundach. — Chciałabyś coś zjeść? — Rebeka przytaknęła ze smutną miną. — Dlaczego nie została w szafie? — Teraz przeprosiny nic już nie dadzą. I tyle z jej planów ucieczki z domu. Wujek uli poprowadził wszystkich na dół. Ojciec próbował się dowiedzieć, gdzie dokładnie i z kim mieszka dziewczynka, ale nic nie osiągnął. Przystawił jej krzesło i wszyscy zasiedli do posiłku. Pierwszy przemówił wujek, uśmiechając się: Kristoferze, gdzie poznałeś swoją nową przyjaciółkę i czemu zawdzięczamy jej odwiedziny? Chłopiec szturchał widelcem ziemniaki na talerzu. Przecież nie mógł przyznać, że rebeka uciekła z domu, a on próbował jej pomóc. Spotkałem ją na plaży. Płakała, więc pomyślałem, że potrzebuje pomocy. Przyprowadzenie jej do naszego domu to żadna pomoc skarcił go ojciec. Wujek Uli ponownie się zaśmiał. Uli, proszę, rozmawiam z synem. Stefan spiorunował młodszego brata wzrokiem, ponieważ ten nie potrafił opanować śmiechu. Po chwili zakrył usta dłońmi. Ojciec pokręcił głową i ponownie skupił uwagę na synu, który wyglądał, jakby zaraz miał schować się pod stołem. Gdzie mieszka ta dziewczynka? Co się jej stało? Nie wiem. Usłyszałem jej płacz. Siedziała w polu przy plaży. Pomyślałem, że mogłaby u nas trochę zostać. Miał nadzieję, że Rebeka nie zna niemieckiego i nie rozumie, co powiedział. Ach, tak. Zamierzałeś ukrywać ją w swoim pokoju, prawda? I jak długo chciałeś ją tam trzymać? Christopher osunął się na krześle tak nisko, że talerz znalazł się na wysokości jego oczu. Nie wiem, nie pomyślałem o tym. A to ci niespodzianka, skwitował cierpko ojciec. Nieczęsto zdarza ci się pomyśleć, prawda? Rebeka przestała jeść. Choć słońce nadal wisiało wysoko na letnim niebie, wybiła dziewiętnasta i był to czas, aby Aleksandra położyła się spać. Była młodsza od Christophera. Nie skończyła jeszcze czterech lat, więc musiała kłaść się wcześniej niż on. Uli wziął ją na ręce i przysunął do ojca, aby ucałowała go na dobranoc. Ojciec pocałował ją w policzek. Aleksandra pomachała do Rebeki, która się uśmiechnęła. Uli zabrał ją na piętro, nadal się śmiejąc. Rebeko, zaczął ojciec spokojnym, cichym głosem. Musisz nam powiedzieć, gdzie mieszkasz. Wiem, że. Gdyby Christophera albo Aleksandry o tej porze nie było w domu, to bardzo bym się martwił. Chyba nie chcesz, żeby ktoś musiał się o ciebie martwić, prawda? Rebeka pokręciła głową. Ojciec Christophera otworzył usta, żeby coś dodać, lecz dziewczynka odpowiedziała. — Mieszkam dwa domy dalej. Wylałam herbatę i mama mnie uderzyła. I wtedy uciekłam. — Ojciec wstał od stołu. — Rebeko, myślę, że muszę natychmiast zobaczyć się z twoimi rodzicami. Czas zaprowadzić cię do domu. Próbowała mu się wymknąć, ale złapał ją. Wziął na ręce i ruszył ku drzwiom. Uli, zabieram ją do domu! zawołał przez ramię. Christopher pobiegł za ojcem. Myślę, że nie powinieneś poznawać rodziców Rebeki, stwierdził ojciec, gdy go zauważył. Na pewno odchodzą od zmysłów z niepokoju. Gdy dotarli do drogi, postawił dziewczynkę na ziemi. A teraz obiecaj mi, że będziesz grzeczna i będziesz trzymać mnie za rękę. Rebeka spojrzała na Krzysztofera błagalnie, ale wykonała polecenie. Ruszyli drogą. Christopher wlókł się kilka metrów za nimi. Wspaniały sposób zapoznania się z nowymi sąsiadami wymamrotał pod nosem ojciec. Przez chwilę szli w milczeniu. Po kilku sekundach rebeka powiedziała: To mój! Wskazała mały dom przy drodze. Budynek był zaniedbany. Nosił liczne pamiątki działania żywiołów i przypominał ich własny, zanim go odmalowali. Rebeka zwalniała z każdym krokiem. Gdy dotarli do podjazdu, ojciec Krzysztofera niemal musiał ją za sobą ciągnąć. Krzysztofer ich dogonił, i gdy zbliżyli się do domu, złapał ją za drugą rękę. Po jej zaczerwienionych policzkach spływały łzy. Ojciec podszedł do drzwi, z których łuszczyły się grube płaty lakieru. Okno obok drzwi było szare, brudne, z pajęczynami od wewnątrz. Nie możemy po prostu wracać do nas pomyślał Christopher. Ze środka nie dochodziły żadne dźwięki. Ojciec Christophera spojrzał na Rebekę i zapukał. — Twoi rodzice najwidoczniej śpią, stwierdził bardziej do siebie niż do niej. — Masz jakieś rodzeństwo? — Nie mam. Zapukał mocniej i drzwi same się uchyliły. — Halo? Jest tu kto? Nie usłyszał żadnej odpowiedzi, więc wszedł do środka. Dom był zatęchły i stary. Kiedy znaleźli się na korytarzu, po lewej stronie zauważyli kuchnię. Dywan był wytarty i zniszczony. Christopher czuł, że w jego podeszwy wbijają się gwoździe, ale milczał. Wszyscy milczeli. Smuga dochodzącego z okna światła zaprowadziła ich do końca korytarza i dalej do salonu, w którym wisiały obrazy przedstawiające miejscowe krajobrazy. Na podłodze leżała rozbita butelka. Po domownikach nie było ani śladu. Nagle usłyszeli chrapliwy, ostry głos. Gdzieś się do cholery podziewała. Wszyscy troje odwrócili się jak na komendę, a Rebeka schowała się za nogą ojca Krzysztofera. W drzwiach stał mężczyzna w wyblakłym garniturze? Wyglądał na starszego od ojca, ale Krzysztofer nie potrafił ocenić o ile. Pozbawione siwizny, ciemne włosy sugerowały młodszy wiek niż poorana z marszczkami twarz. Jego brązowe oczy przeskakiwały z ojca na dzieci i z powrotem. Coście za jedni! Co robicie w moim domu? Skąd macie moją córkę? Ojciec Krzysztofera postąpił krok do przodu i wyciągnął dłoń na powitanie. Mężczyzna uścisnął ją, ale nic nie powiedział. Nazywam się Stefan Ziller, przedstawił się ojciec. Mówił spokojnie i wyraźnie. Kilka godzin temu mój syn znalazł Rebekę na plaży. Wygląda na to, że coś ją przygnębiło. Na dźwięk ciężkiego niemieckiego akcentu ojca twarz mężczyzny gwałtownie zmieniła wyraz. Wybałuszył oczy. — Jesteś Niemcem — powiedział z francuskim akcentem, na co ojciec Christophera skinął głową. — Bez przerwy wpada w tarapaty. — Jest niezdarna — kontynuował. — Wie pan, jakie są te dzisiejsze dzieciaki. Mężczyzna kołysał się na piętach. Christopher obserwował ojca, który słuchał go z zaciśniętymi zębami. — Christopher, czy mógłbyś na chwilę zabrać Rebekę na zewnątrz, proszę? — To nie będzie konieczne dziękuję za przyprowadzenie córki ale musicie już iść wkrótce wróci żona stefan spojrzał na dziewczynkę która z całej siły trzymała się jego nogawki a następnie na syna chodź synku idziemy nakazał po czym nachylił się w stronę rebeki teraz musimy iść ale wiesz że zawsze możesz do nas do widzenia panie ziller ojciec rebeki podszedł złapał ją za ramię i wyprowadził do pokoju obok